Uważaj na to! Podnieś! Szanowni Państwo, tak licznie przybywający mimo niesprzyjającej aury pogodowej na naszą dzisiejszą uroczystość związaną z 20-leciem wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Panie Panowie, jednostek wojskowych, garnizonu Gdynia i sąsiedniego garnizonu Kraków. Szanowni Państwo, 20 lat za wiele lat minęło sporo czasu od pamiętnego dnia 12 marca 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy podniesiono flagę NATO na masztach w jednostkach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że w znacznym stopniu wzrosło bezpieczeństwo naszego państwa poprzez stałą obecność sojuszu. Droga do tego sojuszu nie była drogą łatwą. Transformacje społeczne, ustrojowe, wyjście z innego bloku militarnego, ale spojrzenie na zachód, na Pakt Północnoatlantycki zawsze było skierowane ze strony Polski. To duży wysiłek, uczestnictwo w różnego rodzaju ćwiczeniach, można to nazwać przygotowawczym, w programie Partnerstwo dla Pokoju, różnych formacji, i tych lądowych, i tych powietrznych, i tych naszych tutaj. Może. Ale przychodzi rok 99. Po wszystkim tym związanym z przygotowaniem do wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wreszcie nastąpił ten dzień. Wejście do Paktu Północnoatlantyckiego. Stanie się jego członkiem. Sojusz jest organizacją silną. Ale jest silną siłą swych żołnierzy, swych marynarzy, swych pilotów, swych specjalistów, swych terytorialistów. I niestety, żeby być silnym, żeby być gotowym,
trzeba ćwiczyć, szkolić się, trenować. I to też 20 lat tego wysiłku i tego szkoleniowego, wysiłku szkoleniowego przygotowującego do misji stabilizacyjnych, do różnego rodzaju ćwiczeń międzynarodowych, ćwiczeń narodowych. Wysiłek każdego żołnierza, od tego najmniejszego szeregowca czy marynarzyka do tego najwyższego. Dlatego, że armia jest jedną wielką załogą, jak my to mówimy w marynarce wojennej. Jeden bez drugiego samodzielnie funkcjonować nie może. Ze swojej strony chciałem podziękować całemu stanowi osobowemu 3. Flotyli Okrętowej, wszystkim kolegom, którzy praktycznie stawili się dzisiaj na naszą uroczystość, za te 20 lat wysiłku, za te 20 lat przygotowań do gotowości najwyższej próby. Można powiedzieć, że ona nigdy nie nastąpiła. Ale powinnością żołnierza jest być gotowym do obrony terytorium swojego państwa, do obrony swojego morza. I my to czynimy. Nie jest to rzecz łatwa, ale jest też niemożliwa do zrealizowania, co pokazujemy poprzez swoją codzienną służbę. Nie będę wypowiadał się za inne rodzaje sił zbrojnych, ale wypowiem się za 3. Flotylę Okrętów. Bo akurat tutaj mamy ten przywilej, że 20. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, nasz okręt, OLP generał Kazimierz Pułaski, wykonuje misję w ramach stałego zespołu okrętowego NATO numer 1 na wodach Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego. Jest to elitarny zespół, są to siły odpowiedzi NATO, gotowy do wykonywania na północy każdych zadań, jakie nie są postawione przed tym zespołem okrętowym. Łączymy się dzisiaj podczas naszej uroczystości z koleżankami i kolegami, którzy są na pokładzie OLP generał Pułaski. Dowódcy dywizjonu nakazuje te życzenia od dowódcy flotyli też przekazać bezpośrednio na okręt, a z łącznością z okrętem nie mamy problemu. Dziękuję wszystkim za przygotowanie dzisiejszego pikniku, za to, że naszemu społeczeństwu możemy pokazać się z jak najlepszej strony. I tutaj te słowa uznania są nie tylko w stosunku do żołnierzy 3. Flotyli i marynarzy 3. Flotyli Okrętu, ale też do wszystkich dowódców i podwładnych, którzy stoją tutaj za nami, a również do tych instytucji, których przedstawiciele są w namiotach promocyjnych. Duży wysiłek, ale myślę, warto było podjąć tą inicjatywę, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. A teraz już tak do społeczeństwa, które nas tutaj dzisiaj odwiedza, to muszę powiedzieć, że dzisiejsza aura została przez nas specjalnie zamówiona. Bo dużo było tych pikników w pięknym słońcu, we flaucie, bez wietrzy. Ale wierzcie mi, jako doświadczonemu marynarzowi, 3/4 naszych zadań nasi marynarze i żołnierze wykonują właśnie w takim warunku, gdzie pada deszcz, gdzie wieje, gdzie okręt się kołysze, gdzie na lądzie jest błoto, gdzie na pokładzie okrętu jest woda, jest ślisko, niebezpiecznie. I też chcieliśmy was, tutaj państwu wszystkich, z tym zapoznać, żebyście zobaczyli i jedną stronę marynarskiego i żołnierskiego rzemiosła i tą stronę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, a o zabranie głosu proszę księdza komandera Zbigniewa Rycia. Ksiądza? Ksiądz też? No, będzie to smutny się. Znieśmy naszą ufną modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, uczyń z nas narzędzie Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie Pan jest ludzki. Staw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co po prostu kochać, albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, sami zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Naszą wieczną pamięcią modlitwą ogarniemy również tych spośród nas, tych szeregów Wojska Polskiego, którzy w służbie dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej podczas misji i działań realizowanych przez Pakt Północnoatlantycki oddali swoje życie. Wieczny odpoczynek dalszy brać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech nam błogosławi, strzeży nas na drogę na świętej codzienności służby dla Rzeczpospolitej Duch Wszechmocy, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję za uwagę. No tak to właśnie.